non sconvolga, spie, zanek na skale, obojętnych gwiazd, srebrna zawieja, przez chmur rzadkich się sypie wołanie i zastyga na parku aleju. W drzewie gęstwinę szepczącą w oddali ze swego okna wpatruje się Neja. Srebrną łąką wędruje tłum cień, suną widma o mrocznych alejach, gdzie drzew szpale, rząd ciemnych szubienic, czarne kształty układa na ziemi. W kreskę rzeki syczącej w kamieniach swego okna wpatruje się Neja. Trzebieszowice. Wieś usytuowana w Dolinie Białej Lądeckiej przy tak zwanej Drodze Solnej łączącej Śląsk poprzez Lądek i Kłodzko z Pragą są jedną z najstarszych miejscowości ziemi kłodzkiej. Zapis mówiący o istnieniu we wsi kościoła pochodzi już z roku 1269. Niemiecka nazwa Kunzedorf utworzona została zapewne od zdrobniałej formy imienia Konrad i oznaczała wieś Konrada, jej właściciela lub założyciela. Wiadomo, że lokowano Trzebieszowice na prawie niemieckim, ale nierozstrzygnięte jest, czy na terenie jakiejś starszej wsi, czy też na obszarze lasów, przez które przebiegała solna droga z Krakowa na zachód i południe Europy. Z pałacem w Trzebieszowicach i otaczającym rezydencję parkiem związana jest legenda o Nei, egzotycznej piękności, która na ziemię kłodzką przybyła dawno temu z ciepłych krajów. Jeśli wierzyć legendzie, na Nei ciążyła klątwa. Wszyscy mężczyźni zakochiwali się w niej od pierwszego spojrzenia. Żaden nie potrafił oprzeć się uczuciu, nie wiedząc, że miłość do egzotycznej dziewczyny oznacza śmierć. Thank you.
Podobno przed laty Neję poprosił o rękę władca jej rodzinnego kraju. Był młody, ambitny i wszechstronnie wykształcony, a oprócz wielu dziedzin nauki zgłębiał również wiedzę tajemną, magię i astrologię. Żadne magiczne formuły i zaklęcia nie pomogły mu jednak zdobyć serca pięknej Nei, która pozostała nieczuła na jego zaloty. Urażony władca wygnał Neję z kraju, rzuciwszy wcześniej na dziewczynę straszną klątwę. Każdy, kogo Neja obdarzy miłością, umrze wkrótce samobójczą śmiercią. Właściciel Trzebieszowic spotkał Neję w trakcie jednej ze swoich częstych podróży i ogarnięty uczuciem przywiózł piękną dziewczynę do swojego pałacu. Neji przez krótki czas wydawało się, że znalazła swoje miejsce na ziemi. Kiedy przypomniała sobie o klątwie, było już za późno. Jej kochanek popełnił samobójstwo, wieszając się na drzewie w parku okalającym rezydencję. Neja wiedziała doskonale, że sprowadza na swych kochanków śmierć, ale, jak mówi legenda, nie potrafiła się oprzeć sile miłości. Kolejni kochankowie dziewczyny ginęli z własnej ręki, a Neja ledwo skończyła żałobę po jednym, nieuchronnie spotykała następnego nieszczęśnika. Dla mieszkańców Trzebieszowic stało się jasne, że dziewczyna jest przeklęta. Pewnego dnia Neja znikła i nikt nie widział jej już nigdy w okolicach Trzebieszowic. Legenda o Neji kończy się przypuszczeniem, że piękna, egzotyczna dziewczyna, nie mogąc znieść wyrzutów sumienia, popełniła samobójstwo, wieszając się na jednym z drzew w pobliżu pałacu. Nikt nie wie jednak, gdzie znajduje się grób pięknej Neji, choć byli i tacy, którzy twierdzili, że pochowano ją pod tym samym drzewem, na którym skończyła życie zarówno ona, jak i jej kochankowie. Mieszkańcy Trzebieszowic opowiadają, że czasami nocą na ścieżkach pałacowego parku pojawia się zwiewna biała postać sunąca zwolna po alejkach do miejsca, w którym onegdaj wznosiło się upiorne drzewo wisielców.
legenda o Nei przedstawia piękną mieszkankę Trzebieszowickiego pałacu jako niewinną ofiarę klątwy. Już jednak pobieżna analiza zachowań Nei, a także jej niewytłumaczalne i nagłe zniknięcie pozwalają na wyciągnięcie całkowicie odmiennych wniosków, w świetle których powabna i rozkochująca w sobie kolejnych mężczyzn dziewczyna jawi się jako przerażający wampir, wysysający życie ze swoich bezwolnych ofiar, uzależnionych od niej fizycznie i psychicznie. Kultura wschodu pełna jest przekazów o sukubach, demonach, które pod postacią kobiet zniewalają wybranych mężczyzn, uzależniając ich od siebie i niejako wysysając całą energię życiową, prowadzą tym samym do nieuchronnej, najczęściej samobójczej śmierci. Dla wampira ukrywającego się w ciele pięknej kobiety istnieje jednak pewne niebezpieczeństwo. Jeśli wybrany przez nią mężczyzna oprze się seksualnej magii sukuba, wtedy sam demon uzależnia się od swojego wybrańca, traci życiową energię i w konsekwencji ginie. To znakomicie tłumaczyć może zniknięcie pięknej Nei, której kolejny wybraniec okazał się widocznie całkowicie nieczuły na zarzucane na niego niewieście sieci. Za takim tłumaczeniem historii o Nei przemawia jeszcze jedno. Przez cały czas swojego pobytu w Trzebieszowicach Neja nie starzeje się. Z każdego związku zakończonego samobójczą śmiercią kolejnego kochanka wychodzi z nowym zapasem energii życiowej, sił i urody. To bardzo wyraźna cecha wampira, którym Neja niewątpliwie była. W XIX wieku przy jednej z parkowych alejek posadzono niezwykły świerk, tak zwany kandelabrowy. Drzewo rosło wspaniale, ale pewnego dnia zauważono, że jego konary zaczynają się wyginać, przybierając jakby kształt szubienicy. Wtedy raz jeszcze przypomniano sobie opowieści o Nei i jej nieszczęsnych kochankach. Niektórzy twierdzili nawet, że koszmarny świerk posadzono dokładnie w tym samym miejscu, w którym rosło drzewo wisielców. Większość mieszkańców Trzebieszowic i gości dzisiejszego hotelu na Skale nie daje jednak wiary tym opowieściom. Thank you.
Yeah.